Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Już na trzecim wykładzie z Ewangelii Mateusza. Dzisiaj postaram się nie przedłużać za bardzo takiego wstępu, czyli bez niepotrzebnych wstępów, ze względu na to, że mamy dzisiaj naprawdę taki pokaźny, treściowo materiał do przerobienia. Ale mimo to chciałbym odświeżyć przynajmniej kilka takich głównych myśli, które nam się do tej pory pojawiło, więc taki krótki, mimo wszystko taką krótką powtórkę, żebyśmy sobie zrobili właśnie z tych rzeczy, które mieliśmy do tej pory, tak? A zatem ten cały kurs to w zasadzie jest kolejna część cyklu praktyczny wykład kolejnej księgi Nowego Testamentu. A więc tak jak powiedziałem i ostatnio, ale też jak powiedziałem na pierwszym wykładzie, skupiamy się tu przede wszystkim na tym aspekcie praktycznym, czyli do czego księga, w tym przypadku Ewangelia według Mateusza, nas wzywa, do jakich stara się nas postaw zachęcić, jaką drogę niejako nam wskazuje w naszym chrześcijańskim życiu. I w tym wszystkim odkryć nam właśnie ten aspekt praktyczny pomaga nam pewne narzędzie, pewna określona perspektywa, mianowicie hebrajska retoryka biblijna. I też już oczywiście sobie o tym mówiliśmy, że jest to pewien sposób analizy, pewien sposób podejścia do tekstu, w którym niejako śledzimy pewne powtórzenia. Powtórzenia idei, powtórzenia myśli, powtórzenia tematów. Co ostatecznie ma nas prowadzić do zrozumienia kompozycji tekstu. Dlaczego tekst został ułożony w taki, a nie inny sposób przez danego autora? A to wszystko nie po nic, tak? Nie jest to sztuka dla sztuki, ale ma to nam właśnie odkrycie tej kompozycji, odkrycie struktur tego tekstu, w sensie właśnie struktur kompozycyjnych, ma na celu pomóc nam zrozumienie, dotarcie w zasadzie i właśnie zrozumienie tego, do czego autor stara się nas przez daną księgę przekonać, do czego nas właśnie przez tą księgę wzywa, tak? Więc w tym roku na warsztat wzięliśmy sobie właśnie Ewangelię według Mateusza i teraz ją sobie troszeczkę rozgrzebujemy, ale właśnie żeby zobaczyć, o czym ona jest i po co ona została właśnie napisana. Ja w ramach tutaj właśnie naszych spotkań zaproponowałem Wam pewną określoną kompozycję tej księgi i zaproponowałem taki pomysł, że cała Ewangelia zasadniczo złożona jest z takich pięciu głównych części, pięciu aktów, które nazwaliśmy sobie tutaj sekcjami. I one tworzą pewną właśnie strukturę bardzo charakterystyczną właśnie dla hebrajskiej retoryki biblijnej, mianowicie strukturę koncentryczną. Polega ona na tym, że tematycznie sekcja A odpowiada sekcji A1, czyli w zasadzie tematy, które są poruszone właśnie w tej pierwszej sekcji, pojawiają się później w pewnym takim dopełnieniu w sekcji ostatniej. Sekcja B i B1 również są właśnie w takiej parze, te same idee, te same tematy są w nich omawiane, a wszystko, cała Ewangelia, cała jakby argumentacja autora, którym jest Mateusz, skupia się na sekcji C, czyli tej sekcji centralnej i tam główne właśnie treści, główne wezwanie nam się pojawi. My jeszcze do tego środka nie dotarliśmy oczywiście, na razie zaczęliśmy. Ja jednak też pokazałem, że tak naprawdę każda z tych sekcji ma swoją pewien swój porządek, pewien swoją wewnętrzną strukturę. Nie będę teraz przypominał, jak każda z sekcji jest zbudowana. To jest, ostatnio rozdawaliśmy w zasadzie, nie wiem, czy to jeszcze tutaj gdzieś jest. Nie. Ewentualnie następnym razem jeszcze sobie dodrukujemy dla osób, które ostatnio nie były, a do nas dołączyły na przykład też dzisiaj, więc dodrukujemy właśnie takie ogólne spojrzenie na właśnie tą ogólną kompozycję, żebyście mogli właśnie sobie też w ramach studium domowego właśnie w oparciu o tą ogólną kompozycję być może właśnie zobaczyć tą Ewangelię w sposób nowy. My na ostatnim spotkaniu skupiliśmy się wyłącznie na jednej
jednej części, sekcji A. Aha, może jeszcze powiem ogólnie o znaczeniu, o znaczeniu jakby, do którego prowadzi nas pewna właśnie ta kompozycja. Mianowicie ta kompozycja jakby prowadzi nas do pewnej takiej obserwacji, mianowicie, że w tych elementach akcentowanych, tak, każda struktura w hebrajskiej retoryce biblijnej ma swój punkt, który właśnie najsilniej ma przemówić do czytelnika i my sobie to nazywamy elementami akcentowanymi. I w zasadzie w ramach tej kompozycji, w tych elementach akcentowanych, w każdej sekcji pojawia się idea, motyw drogi, tak? Drogi pójścia z w jakimś kierunku. Dlatego jakby zaproponowałem właśnie, że Ewangelia Mateusza niejako jest Ewangelią, która jest, czy księgą, która naucza nas, czym jest droga Pańska, tak? Więc wskazuje nam, co to znaczy iść za Jezusem, iść drogą, którą On szedł. A to wszystko, właśnie kroczenie drogą Pańską, związane jest z pewną ideą, mianowicie ideą sprawiedliwości. Co to znaczy być człowiekiem sprawiedliwym, czyli takim, który wypełnia właśnie Bożą wolę. Więc Ewangelia Mateusza, nauczanie o drodze Pańskiej, czym jest droga Pańska, ale również czym jest prawdziwa sprawiedliwość, którą powinni się charakteryzować uczniowie Chrystusa, uczniowie Pana Jezusa. Zwróciłem też uwagę, że w samym centrum Ewangelii, czyli właśnie w tej sekcji C, mamy niejako prezentację dwóch dróg. Drogi, która prowadzi na zatracenie, drogi, którą nazwałem tutaj drogą śmierci. I w tym fragmencie, który będziemy sobie później dokładniej omawiać w ramach tej sekcji C, tymi, którzy idą właśnie drogą śmierci, są obecni liderzy Izraela, faryzeusze, uczeni w piśmie. Natomiast drogą życia, która prowadzi właśnie do życia wiecznego, drogą, którą mamy iść, tą drogę wskazuje nam Chrystus. Więc niejako cała ta Ewangelia zmusza nas właśnie do postawienia takiego pytania, za kim tak naprawdę idziemy. Są dwie drogi i dwie grupy ludzi, czy dwie postawy, którymi charakteryzują się dwie grupy ludzi. I pytanie, za kim my pójdziemy, tak? Czy pójdziemy w naszej postawie życiowej za liderami, dotychczasowymi liderami Izraela, czy pójdziemy właśnie za Panem Jezusem w Jego sposobie postępowania, w Jego sposobie życia. No i ostatnio właśnie sobie omówiliśmy wyłącznie tą sekcję A, więc nie wiem, jaka część z Was była ostatnio. Natomiast tak woli właśnie przypomnienia, ta sekcja jakby zawierała cztery takie główne części, cztery sekwencje. Pierwsze dwa rozdziały, czyli ten rodowód, ale to też okoliczności narodzin Jezusa. Później opis, taki ogólny opis zwiastowania Jana Chrzciciela, jako tego, które wzywa do upamiętania, ale też zapowiada właśnie przyjście kogoś większego, przyjście Jezusa, przyjście Chrystusa, a także bliskie nadejście właśnie Królestwa Bożego. Po tej sekwencji mieliśmy opisany chrzest Chrystusa w Jordanii, kuszenie na pustyni przez diabła. Czyli tam Jezus został ukazany jako Syn Boży, który czyni wolę Bożą oraz wypełnia właśnie wszelką Bożą, wszelką sprawiedliwość, właśnie, która jest w zamyśle Boga. No i ostatnia sekwencja było to zwiastowanie Jezusa w Galilei, głoszenie Ewangelii o Królestwie Bożym i było też tam opis powołania pierwszych właśnie uczniów, pierwszych tych, którzy zostali powołani, żeby stać się uczniami, pójść za Chrystusem. No i niejako te cztery części, te cztery sekwencje tworzyły nam dwie warstwy. Warstwa pierwsza i w niej jakby zapierały się takie dwie główne idee. Pierwsza, wypełnienie się planu Bożego w Chrystusie. I to poprzez najróżniejsze sposoby właśnie ewangelista Mateusz starał nam się to pokazać, tak? Że się wypełniał jakiś czas, tak? I Chrystus przyszedł, tak? Że w Chrystusie się wypełnia historia zbawienia, czyli dokonuje się właśnie nowy eksodus. Więc być może pamiętamy, jak właśnie często i gęsto
Ewangelista Mateusz czyni najróżniejsze aluzje do czasów pierwszego Eksodusu, czyli wyjścia z niewoli egipskiej, też do pewnych wydarzeń z życia Mojżesza, ale właśnie również z tych czasów, kiedy naród Izraela został wyprowadzony Bożą ręką z niewoli egipskiej ku ziemi obiecanej. I właśnie poprzez te liczne aluzje autor nam pokazuje, że dzieje się tu coś podobnego, dzieje się drogi nowy Eksodus, kiedy Chrystus właśnie przychodzi. Tak? Poza tym mamy bardzo częste cytaty ze Starego Testamentu w tych sekwencjach A1, A2. Tak? Więc mieliśmy chyba 5 albo 6 fragmentów, gdzie wprost mówiły, że się wypełnia to, co zostało powiedziane przez proroka albo zapisane w pismach. Tak? Właśnie wypełnia się to w życiu Jezusa. Ale też sam Jezus w pierwszych słowach tej Ewangelii mówi, że dane nam jest wypełnić wszelką sprawiedliwość. Więc ten plan Boży, Boża, tym również Boża sprawiedliwość wypełnia się właśnie w życiu Jezusa. Ale drugi aspekt, który tak mocno był omawiany właśnie w tej warstwie pierwszej, były aspekty chrystologiczne. Kim w ogóle jest Jezus? Kim jest właśnie ten, w którym się te Boże obietnice, Boży plan wypełniają. I też zobaczyliśmy sobie, że są tam w tych fragmentach były takie cztery jakby główne idee właśnie mówiące nam, kim jest właśnie Jezus, że jest On Synem Boży, czyli tym Emanuelem, Bogiem z nami, który przyszedł z góry tutaj na ziemię, rodząc się też z Ducha Świętego. Więc jest Bogiem, który zamieszkał pośród swego ludu. Ale oprócz tego, że jest Synem Bożym, rodzi się jako konkretny człowiek z linii Dawida, a więc ten, który ma prawo do królewskiego tronu, czyli rodzi się jako ten żydowski król, czyli właśnie oczekiwany przez Żydów Mesjasz. Został również ukazany w tych pierwszych rozdziałach jako sługa pański, czyli jako reprezentant całego narodu Izraela, w którym też to dosyć mocno było ukazane właśnie, że w nim niejako historia narodu wypełnia się na nowo i tak naprawdę się dopełnia. Dopełnia się historia narodu wybranego właśnie w nim, ponieważ on wypełnia powołanie, które było zostane dane właśnie narodowi Izraela, a które nie zostało przez niego, przez naród wypełnione, wykonane i dokonuje się ono dopiero w tym konkretnym jednym Izraelicie, tym konkretnym reprezentancie narodu, mianowicie w Mesjaszu. No i ostatecznie on jest tym nowym Mojżeszem, tym właśnie nowym wybawicielem, który ma przeprowadzić, czy ma wybawić lud z jego grzechu. Ma być tym, który wyprowadzi z niewoli ku wolności właśnie poprzez to, co będziemy czytać w dalszych częściach Ewangelii. Tak? Więc Jezus jako Syn Boży, Syn Dawida, Sługa Pański, ale też Nowy Mojżesz. I to teraz przejdźmy sobie jeszcze do tej drugiej warstwy drugiej, czyli sekwencji B1 i B2. I one z kolei mówiły przede wszystkim o zwiastowaniu dwóch osób. Zwiastowaniu Herolda Mesjasza, czy Herolda Jezusa, którym jest Jan Chrzciciel, a także na zwiastowaniu samego Pana Jezusa po tym, jak Jan Chrzciciel zostaje uwięziony, czy zostaje zamknięty w więzieniu. I oba te zwiastowania skupiają się na tym zwiastowaniu właśnie, że przyszło Boże Królestwo, przyszło Boże Panowanie, a to z kolei wymaga pewnych określonych działań ze strony też człowieka. Tak? To nie jest tylko kwestia dowiedzenia się, że nadszedł jakiś szczególny czas, ale powinno to też mieć jakiś swój oddźwięk w postawie ludzi. Tak? I to, jak ludzie powinni zareagować, niejako opisuje idea drogi, tak? Że mamy, czy w tych właśnie zwiastowaniach jest wezwanie do upamiętania, które tak obrazowo zostaje jakby ukazane jako prostowanie drogi pańskiej. Czyli przychodzi ktoś, tak? Przychodzi Bóg, przychodzi Mesjasz, a my mamy przygotować się na to poprzez nasze
upamiętanie poprzez odwrócenie się od naszego grzechu. Czyli niejako mamy tą drogę dla Boga, drogę dla Chrystusa przygotować poprzez przygotowanie naszego serca i odwrócenie się od grzechu. Ale odwrócenie się od starego, od tego co złe, zawsze wiąże się z tym, że mamy przybrać jakiś nowy kierunek w naszym życiu, a tym jest pójście właśnie, stanie się uczniem Chrystusa, stanie się uczniem Jezusa i pójście właśnie za Nim, tą nową drogą, którą On wskazuje na kartach tej Ewangelii. Więc warstwa pierwsza, wypełnienie się Bożego planu w Chrystusie, przyjście właśnie tego czasu, nowego Eksodusu, ale my jesteśmy wezwani właśnie do udziału w tym nowym Eksodusie poprzez właśnie wejście na drogę, którą idzie Chrystus, więc mamy wezwanie do upamiętania w tej warstwie drugiej i pójścia za Jezusem w obliczu nadejścia Królestwa Bożego. Więc widzimy, że już w tej pierwszej sekcji, którą sobie omówiliśmy ostatnio, autor kładzie nacisk nie tyle na samą historię, którą opisuje, tak, która stanowi pewne tło dla nas. Powinniśmy wiedzieć, co się wydarzyło w życiu Chrystusa, mamy wiedzieć, kim jest Jezus, ale to powinno właśnie wywrzeć na nas pewną konieczność podjęcia określonych działań. Dlatego jesteśmy wezwani do upamiętania i pójścia za Mesjaszem. Okej. Chciałbym jeszcze też zwrócić uwagę, też właśnie w kontekście całej Ewangelii mamy to zestawienie, tak? Faryzeusze, uczeni w piśmie i Jezus. I właśnie już w tej warstwie, w tej sekcji pierwszej, w warstwie drugiej, mamy ten bardzo silny kontrast. Mamy tam tych, którzy przychodzą do Jana Chrzciciela, wśród których są właśnie faryzeusze i uczeni w piśmie. I Jan Chrzciciel dosyć mocnych słowach pokazuje tak naprawdę ich stan obecny. I określa ich tam dosyć mocnym określeniem, plemię żmijowe, który, i też również ich, mimo tego, że są liderami, mimo tego, że powinni być właśnie przykładami dla innych, to sami zostają wezwani do tego, aby się upamiętali i weszli na właściwą drogę. A z kolei właśnie o Chrystusie mamy pokazane, że mamy właśnie za taką osobą, jaką jest Chrystus, pójść. Tak? Więc mamy wezwanie, pójdźcie za mną. Więc już widzimy, że od samego początku właśnie ta strategia, tak, pokazania tych dwóch postaw i właśnie zmuszenie czytelnika, żeby zadał sobie pytanie, za kim idzie? Czy idzie za faryzeuszami, czy za tym, na którego cały Izrael tyle wieków oczekiwał? No każdy z nas, ale każdy czytelnik Ewangelii właśnie powinien sobie to pytanie zadać i myślę, udzieli właściwej w swym życiu odpowiedzi. Okej. Więc to było ostatnim razem. Sekcję A mamy już za sobą, mamy odkreśloną, która jest już za nami. Teraz będziemy przechodzili do sekcji B. Na pierwszym spotkaniu naszym, które miało taki charakter wstępu, zwracałem uwagę, że o ile właśnie te sekcje A i A1 mają bardziej charakter narracyjny, opowiadają właśnie historię Jezusa, kim jest Jezus, dlaczego przyszedł, jaki jest charakter Jego misji, później się ta misja właśnie dopełnia na samym końcu i właśnie w Jego śmierci, zmartwychwstaniu tak naprawdę Chrystus zostaje uwiarygodniony, czy Jego tożsamość zostaje uwiarygodniona, to sekcje B i B1 mają bardziej charakter dydaktyczny, tak? Czyli właśnie pouczający, czym konkretnie jest droga pańska, droga, którą idzie Chrystus, ale też właśnie w tych fragmentach tak bardzo szeroko naucza swoich uczniów poprzez swoje słowo, czym jest właśnie droga pańska, czym jest prawdziwa sprawiedliwość. I dzisiaj w ramach naszego spotkania będziemy sobie omawiać pierwszy taki element tej całej sekcji, pierwszą sekwencję, mianowicie rozdziały 5 do 7, a w zasadzie zahaczymy jeszcze o jeden werset z rozdziału 8, bo tam się kończy pewna myśl. Ta sekwencja najczęściej określana jest jako kazanie na górze, więc czeka nas dzisiaj naprawdę dużo treści, dużo bardzo bogatej treści.
Każdy z nas, który przynajmniej jakiś czas uczęszcza na nabożeństwa i zetknął się z kazaniem na, czy jakimś fragmentem kazania na górze w ramach kazania właśnie jakiegoś zborowego, kościelnego, to wie, że w zasadzie z każdego wersetu można godzinne kazanie wygłosić. Nie mamy tutaj czasu, żeby każdy werset omówić bardzo, bardzo szczegółowo. Więc dzisiejszy wykład będzie miał bardziej taki, jakby to określić, taki kierunkowy charakter, tak? Czyli bardziej będę starał się pokazać kierunek, do czego właśnie kazanie na górze zmierza, niż omówić każdy werset bardzo szczegółowo, bo to jest po prostu niemożliwe. No chyba, żebyśmy siedzieli tu 2 dni, ale nie mamy tyle czasu, tak? Więc przejdźmy sobie, czyli plan na dziś, kazanie na górze. Jest to pierwsza spośród 5 obszernych jednostek literackich w Ewangelii Mateusza, które tak dosyć mocno są też wyszczególnione od pozostałych części w tej Ewangelii. I te jednostki literackie w Ewangelii Mateusza najczęściej określa się mów, czyli są określane mowami. Nazwę, czyli tak, kazanie na górze zawdzięcza swą nazwę dzięki lokalizacji, w której mowa została wykłożona. Jak już jakby w takiej, z tego pierwszego wersetu redakcyjnego wiemy, że Jezus właśnie widząc tłumy wyszedł na górę i tam właśnie zaczął wygłaszać swoją mowę, pierwszą mowę. I kazanie to stanowi zbiór różnych wypowiedzi Jezusa. Nie ma co do tego pewności, czy faktycznie takie kazanie dokładnie w takiej formie miało miejsce, czy raczej jest to pewien zbiór redakcyjny właśnie, który dokonał ewangelista Mateusz i przedstawił nam jakby taką przykładową mowę Jezusa w oparciu o różne jego wypowiedzi, które padały w trakcie jego publicznej służby, które najczęściej, znaczy najprawdopodobniej wypowiadał przy różnych okazjach, wielokrotnie. Więc być może wypowiadał właśnie również na jakiejś konkretnej jednej górze, ale czy w takiej kolejności te wypowiedzi Jezusa padały, czy właśnie jest to pewna forma już po redakcji? No tu możemy się oczywiście, no nie wiemy do końca, tak, ale możemy przyjąć albo jedną, albo drugą, drugą opcję jako prawdziwą. I te kazanie na górze stanowi pewną autorytatywną i ostateczną właśnie proklamację woli Boga. Czym jest wola Boga dla człowieka? Jak ten człowiek, którego Bóg stworzył, powinien żyć? I właśnie tą ostateczną proklamację dokonuje Jezus, będący właśnie bezpośrednio, i on, właśnie ta mowa Chrystusa, tak? Jest właśnie bezpośrednią konsekwencją tego, że Królestwo Boże przyszło. Chrystus ogłasza to, że Królestwo Boże przyszło i teraz właśnie mówi, jak ci, którzy chcą być obywatelami tego Królestwa, powinni żyć i jaką powinni przyjąć życiową postawę. I ona niejako stanowi właśnie taki program życia chrześcijańskiego, taki, byśmy powiedzieli, nawiązując do dekalogu tego na kamiennych tablicach, że stanowi taki niejako dekalog ewangeliczny właśnie dla obywateli Królestwa Bożego. Jeżeli chodzi o samą strukturę kazania na górze, to ono będzie się, czy można w nim wyszczególnić takich 7 fragmentów. Większość z nich ma jeszcze swoją tam wewnętrzną, bardziej złożoną strukturę, o której sobie zaraz powiemy. Ale już wiemy, jeżeli już byliśmy na tych pierwszych 2 wykładach, wiemy, że te główne przesłanie gdzie się będzie znajdować? W fragmencie D, więc do niego będziemy ostatecznie gdzieś zmierzać. My sobie będziemy omawiać dzisiaj to kazanie na górze w takim schemacie, mianowicie powiemy sobie o fragmencie A, którym będzie wejście na górę oraz rozpoczęcie nauczania, a później sobie przeczytamy to, co się znajduje na końcu, tak? Czyli będziemy sobie czytać tą Ewangelię właśnie w takim ujęciu takiego parowania, tak? Fragment A sparowany jest z fragmentem A1 i będziemy je czytać niejako razem, żeby zobaczyć, jaką one razem jakby dają nam treść i jakie z nich ostatecznie wynika przesłanie.
Więc tak jak powiedziałem, fragmenty A, A1, czyli wejście i zejście z góry, rozpoczęcie i zakończenie nauczania przez, czy zakończenie mowy, tak? Kazania na górze. Fragment B będzie nam mówił, czy skupiał się na sprawiedliwości wiodącej do królestwa, czyli kto do tego królestwa wejdzie, kto nie wejdzie, jaki należy człowiek, który ma być obywatelem właśnie Bożego Królestwa, jaki właśnie ma mieć charakter, postawę i tak dalej. Natomiast po drugiej stronie w fragmencie B1, zobaczymy dwie postawy ludzi oraz ich kres, czyli właśnie ta idea, że trzeba podjąć pewną decyzję i od tej decyzji będzie uzależnione, czy do tego królestwa wejdziemy, czy nie wejdziemy, czy końcem naszym będzie zatracenie, czy będzie życie wieczne. Tak? Później sobie omówimy fragmenty C i C1, które jakby skupiają się nad ideą prawości, tak? Czyli właściwą interpretacją prawa we fragmencie C. Natomiast fragment C1 to będzie zbiór takich sentencji dotyczących właśnie właściwie rozumianej prawości. Tak? No i ostatecznie skończymy nasze dzisiejsze spotkanie na omówieniu fragmentu D, który właśnie zachęca nas do takim obrania właściwego kierunku w naszym życiu, mianowicie tym właściwym kierunkiem, czy tym, na czym powinniśmy się skupić w naszym życiu, jest Bóg oraz Jego Królestwo. Więc przejdźmy sobie teraz do omawiania tych poszczególnych części, zaczynając od... A, może jeszcze jedną rzecz właśnie zaznaczę, że każdy, kto czytał oczywiście kazanie na górze, wie, że ta, że jej treść jest troszeczkę bardziej złożona niż 7 jakichś tam krótkich, prostych fragmentów, ale tak jak powiedziałem i zaznaczyłem, że każdy, czy większość przynajmniej z nich ma jakieś jeszcze swoje wewnętrzne kompozycje, tak? Więc żebyśmy mogli to tak zobaczyć, jaki kształt właśnie przybiera kazanie na górze, jeżeli chodzi o kompozycję, to tak, te wejście i zejście na górę to jest dosyć prosty fragment, będący powiedzmy taką prostą klamrą, natomiast już sprawiedliwość wiodąca jej do królestwa, tak, ten fragment i ten dolny, czyli dwie postawy ludzi oraz ich kres, one obie składają się z trzech fragmentów z akcentem na te fragmenciki środkowe. Tak. Później będziemy mieć taki układ równoległy, rozdzielony. Jeżeli byliśmy na pierwszym wykładzie, to wiemy, że fragmenty czy kompozycje równoległe mogą być obok siebie bezpośrednio, tak? Czyli dwa szeregi, dwa ciągi tematyczne, powiedzmy temat A, B, C, za chwilę zostaje bezpośrednio po tym pierwszym szeregu powtórzony, znowu jest temat A, B, C. A czasem bywa właśnie tak, że te dwa szeregi bywają rozdzielone jakimś innym fragmentem i w tym wypadku będzie to właśnie ten o właściwym ukierunkowaniu w życiu. Natomiast właśnie fragment C i C1 mają tą strukturę równoległą, więc znowu wiemy, na jakim, w jakim miejscu padnie nam, będzie miał miejsce akcent w ramach tych fragmentów C1, czyli w tych elementach na końcu. Natomiast jeżeli chodzi o ten fragment D, on będzie miał strukturę równoległą, składającą się z czterech elementów. Natomiast ten element ostatni, do którego właśnie ewangelista zmierza, czy też Jezus zmierza w kazaniu na górze, to jest fragment, który jeszcze będzie miał swoją wewnętrzną, bardziej złożoną kompozycję, również równoległą, składającą się z czterech elementów. Ok, więc to jest taki kształt, żebyśmy wiedzieli mniej więcej też później, gdzie jesteśmy, tak? Więc taka ogólna kompozycja, ogólny kształt kazania na górze wygląda właśnie w ten sposób, tak? Więc na razie wiemy tylko, że są jakieś kropeczki, a za chwilę sobie powiemy, co te kropeczki poszczególne znaczą, jakie to są właśnie konkretne fragmenty, jakie niosą za sobą treści. Zacznijmy zatem od właśnie tej takiej klamry, od fragmentów takich, od fragmentów wprowadzającego i kończącego. I te fragmenty brzmią tak. Wtedy Jezus, widząc tłumy, wstąpił na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie i otworzywszy usta swoje, nauczał ich mówiąc. Tak? Czyli fragment otwierający mowę.
Natomiast po drugiej stronie mamy fragment taki. A gdy Jezus dokończył tych słów, zdumiewały się tłumy nad nauką Jego, albowiem uczył je jako moc mające, a nie jak ich uczeni w piśmie. A gdy stąpił z góry, poszło za nim wielkie mnóstwo ludu. Więc ewidentnie dwa fragmenty, które właśnie poruszają kwestię, że Jezus jest z jakimiś ludźmi, są jakieś tłumy. Jezus idzie na górę, te tłumy idą za nim, idą też uczniowie. Jezus rozpoczyna mowę, później mowę kończy i z tymi tłumami schodzi na dół z góry. Więc widzimy ewidentnie, że te fragmenty się ze sobą łączą, no i w sposób logiczny jakby, tak, zakończenie i wstęp i zakończenie. Więc oba te fragmenty niejako przedstawiają okoliczności całego przemówienia. Gdzie jest, do kogo mówi, i wiemy też, że całe to kazanie na górze ma dwa kręgi słuchaczy. Zarówno tam są właśnie uczniowie, czyli ci, którzy już poszli za Jezusem, już stali się Jego uczniami, natomiast jest jeszcze druga grupa, mianowicie tłumy, którzy są świadkami słów i czynów Jezusa. Są to tłumy, które przychodzą z różnych stron. Jakbyśmy sobie zerknęli do rozdziału 4, no to tam te tłumy gdzieś tam są opisane, skąd one przychodzą. Ale właśnie przychodzą de facto z całej Galilei, właśnie żeby słuchać Jezusa, aby też otrzymać od Niego uzdrowienie z chorób, uwolnienie od opresji demonicznych. Więc kazanie na górze jakby skierowane jest w tym pierwotnym kontekście właśnie do tych dwóch grup uczniów i tłumów, spośród których mogą się oczywiście wyłonić również kolejni uczniowie, tak? Czyli wśród tłumów są potencjalni ci, którzy też pójdą za Jezusem. I wiemy też właśnie z tych fragmentów wstępnych, z tej klamry, że cała rzecz dzieje się na górze. Ale ciekawa rzecz jest taka, że nie wiemy kompletnie, o jaką górę chodzi, bo Mateusz jakoś specjalnie nam nie daje takiej, nie interesuje się tym, nie daje nam takiej, zaspokoić naszej wiedzy, gdzie ta góra jest, tak? Która to była góra. Więc oczywiście różne domysły się z tego względu też pojawiają. Wśród uczonych, wśród ludzi zajmujących się pismem, nawet wśród nas być może są różne opinie, jaka to była góra. Niemniej jednak raczej właśnie miejsce tej góry bardziej powinniśmy szukać w świecie pewnej symboliki, niż na mapie, tak, niż na mapie Izraela. Brak, tak jak powiedziałem, brak informacji geograficznych, więc bardziej ma to znaczenie dla Mateusza, znaczenie teologiczne, a nie lokalizujące, żebyśmy właśnie wiedzieli, gdzie to się wszystko odbyło. Tak? Więc powinniśmy się zastanowić, do jakich idei odnosi nas właśnie Piśmie Świętym właśnie obraz góry, idea góry. I góry w Ewangelii w ogóle Mateusza są miejscem bardzo ważnych wydarzeń. Mamy górę kuszenia, tak? Ostatnim razem sobie fragment z kuszenia czytaliśmy, który się właśnie odbywał na górze. Później będziemy mieć górę przemienienia, będziemy mieć też górę spotkania ze zmartwychwstałym już na samym końcu Ewangelii, gdzie Jezus posyła swoich uczniów na cały świat. Dodatkowo dwukrotnie Jezus udaje się również na górę, aby się modlić, ale też aby uzdrawiać tłumy. A tutaj mamy siódmy raz górę, mianowicie właśnie tą, znaczy tak podsumowując sobie, tak, to łącznie 7 razy się ta góra pojawia. I mamy właśnie górę kazania na górze. Tak? I góra w Starym Testamencie funkcjonowała jako miejsce przebywania Boga Jahwe. Jak ktoś się chciał spotkać z Jahwe, na przykład Mojżesz, tak, czy Eliasz, to właśnie miejscem przebywania Boga Jahwe to była właśnie góra. Ale też tam Bóg objawiał pewne swoje zamiary, pewne swoją wolę. Więc przede wszystkim mamy na pewno w pamięci właśnie osobę Mojżesza, która idzie na górę, tak, aby rozmawiać z Bogiem. Góry w Starym Testamencie stanowiły taki symbol mocy, ale właśnie miejsce biblijnych teofanii, Bożego objawienia się ludziom. W świetle rozdziałów wcześniejszych, tak, o których sobie mówiliśmy ostatnio, gdzie autor bardzo mocno czynił najróżniejszego rodzaju aluzje, bardzo liczne, do życia właśnie Mojżesza oraz wydarzeń z czasów Eksodusu, wejście Jezusa na górę, jakby właśnie w tym kontekście, oraz jego zejście z niej, przynoszą na myśl skojarzenie właśnie z Mojżeszem, który
udaje się na górę Synaj, aby otrzymać właśnie prawo od Boga. Więc mamy tu niejako, moglibyśmy to w ten sposób właśnie odczytać, że na tej górze właśnie dokona się Boże objawienie, mianowicie ogłoszenie nowego prawa. Tak? Mojżesz otrzymał stare prawo na górze Synaj, natomiast na tej górze Jezus objawia, czy w Jezusie dokonuje się Boże objawienie i ogłoszenie właśnie nowego prawa. Więc warto by było też powiedzieć troszeczkę o autorytecie Chrystusa, bo same tłumy, które gdzieś tam słuchają Go, stwierdzają, no, że to jednak nie jest taka tam zwyczajna osoba, ale jest to ktoś szczególny. Pojawia się tam to stwierdzenie, że głosi z mocą, a nie jak to czynią właśnie uczeni w piśmie i faryzeusze. Jezus na samym wstępie wsiada, tak? I to nie stanowi, żeby rozpocząć mowę, zasiada na górze, natomiast to jest dosyć ciekawa rzecz, ponieważ to była normalna postawa siedząca, tak? Ale raczej zwyczajni rabini nie siadali na górze, tylko na katedrze Mojżesza w synagodze albo w jakimś miejscu właśnie prostym, ponieważ uważano, że góra właśnie jest katedrą Boga, na której właśnie zasiada Bóg. Więc Jezus nie zasiada tutaj na katedrze Mojżesza, ale właśnie na katedrze samego Boga. Wyrażenie też otworzyć usta, bo jest powiedziane, że otworzył swoje usta i zaczął mówić, jest semickim biblijnym idiomem, zapowiadałem właśnie uroczystą, ważną wypowiedź, ale znowu w kontekście tego, co czytaliśmy wcześniej, na przykład jak Jezus cytuje fragmenty, też przede wszystkim w kontekście tego, kim jest Jezus, tak? Że wiemy, że jest właśnie Emanuelem, czyli Bogiem z nami, więc kto otwiera tutaj swoje usta? Otwiera je Bóg, tak? Że niejako w słowach właśnie Jezusa dokonuje się epifania, dokonuje się objawienie Boga. Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Boga, co cytuje Jezus właśnie w kuszeniu na pustyni. A tutaj Bóg właśnie otwiera swoje własne usta, aby karmić swój lud Bożym Słowem. Więc mamy zdumienie tłumów, naucza jako moc mający. I zwykle w ramach właśnie omawiania tego, co oni rozumieją, że naucza jako moc mający, zwraca się uwagę na formułę, że Jezus używa takiej formuły, mówi tak, że słyszeliście, że napisano, słyszeliście, że powiedziano, a ja wam powiadam. I że w judaizmie raczej nie była to zbyt powszechna forma, bo raczej rabini nauczając odnosili się do nauczań rabinów wcześniejszych, a nawet jeżeli wypowiadali właśnie to stwierdzenie, a ja wam powiadam, to później bardzo mocno uargumentowywali swoją mowę, swoje nauczanie właśnie o konkretne fragmenty Pisma. Jezus czegoś takiego właśnie nie robi w kazaniu na górze, ale Jego słowa mają właśnie ten wymiar autorytatywny. On już nie musi się odnosić do kogoś wcześniej, nie musi się nawet odnosić do Pisma, ponieważ Jego wykład, Jego słowa są właśnie słowami samego Boga. Ale co więcej, Jego autorytet ukazany właśnie w kazaniu na górze nie dotyczy tylko tego stwierdzenia ja wam powiadam, ale Jezus tak naprawdę uzależnia los słuchaczy, los tych, którzy słuchają Jego słów, właśnie od tego, czy będą posłuszni względem Jego słów. Nie jest to właśnie nauczanie kolejnego rabina, ale od posłuszeństwa Jego słowom uzależniony jest tak naprawdę los człowieka. No i Jezus sam siebie ukazuje w pewnej określonej pozycji w ramach kazania na górze. Tak? Mówi, że w owym dniu wielu do Niego przyjdzie, mówiąc Panie, Panie, ale On niestety będzie musiał ich odesłać zupełnie gdzie indziej, ponieważ On ukazuje siebie właśnie w pozycji tego eschatologicznego sędziego, który dokonuje właśnie sądu ostatecznego, a w myśli też żydowskiej tym, który dokona sądu, będzie właśnie sam Bóg. Więc sam Jezus jakby pokazuje siebie, kim tak naprawdę jest. Okej, więc mamy tą warstwę pierwszą za nami. I ona, tak jak powiedziałem, stanowi funkcję klamry, ale przede wszystkim wskazuje nam na autorytet Chrystusa. Kto właśnie zaraz będzie mówił w tej części środkowej, tak?
No i teraz będziemy sobie omawiać fragment B, składający się z trzech takich krótszych fragmentów. I będą one właśnie nam mówić o sprawiedliwości, która wiedzie człowieka do Królestwa Bożego. Więc na tym fragmencie teraz się będziemy skupiać. I on składa się z takich trzech jednostek, mianowicie z błogosławieństw, czasem zwanych ośmioma błogosławieństwami, chociaż nie wszyscy tam widzą osiem. Drugi element będzie dotyczył zadania uczniów, tak? Więc podobieństwo o soli i światłości. I skończy się to na kwestią wypełnienia prawa i proroków. I nieprzemijalności, tak na dobrą sprawę, właśnie tego, co prawo i prorocy mówią. Okej, to teraz zróbmy sobie właśnie znowu takie sparowanie błogosławieństwa i wypełnienie prawa i proroków. Dlaczego w zasadzie w ogóle te dwie idee miałyby ze sobą iść w parze? Z jednej strony właśnie błogosławieństwa. Znamy je bardzo dobrze, więc nie będę tego tutaj czytał. Dzisiaj chyba też dosyć dużo fragmentów, które będziemy sobie omawiać, nie będziemy czytać, no bo stracilibyśmy jeszcze dodatkowo czas, a chciałbym bardziej skupić się właśnie na ich omówieniu. Więc dlaczego te dwa fragmenty uważam, że jednak mówią o ideach podobnych, tak? Jakie są tematy zbieżne? No przede wszystkim idea właśnie, do kogo Królestwo Boże należy, kto do tego Królestwa Bożego wejdzie, więc to jest na zielone właśnie tam idea, że ich jest Królestwo Boże, tak? Tam, którzy są ubodzy w duchu, nie? Tutaj na dole, że ci, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, że do nich należy Królestwo Boże. Natomiast po drugiej stronie jest mowa o tych, którzy albo nauczają zgodnie z pewnymi przykazaniami wynikającymi z prawa i naucza tak innych, czy raczej właśnie pomija pewne aspekty w swoim życiu, ale właśnie jeszcze naucza innych. I taki niestety do Królestwa Bożego nie wejdzie. Ale jeżeli Jezusa stwierdzenie, jeżeli sprawiedliwość wasza będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych i faryzeuszów, to jeżeli taka, że nie będzie obfitsza niż ich, to nie wejdziecie do Królestwa. Czyli idea właśnie, kto wejdzie do Królestwa, kto nie wejdzie. Idea też sprawiedliwości, tak? Więc tutaj jest mowa o sprawiedliwości faryzeuszów. Natomiast tam jest mowa o tych, którzy właśnie tej sprawiedliwości łakną w swoim życiu, pragną jej, są nawet gotowi cierpieć prześladowanie z powodu tej sprawiedliwości. I tak naprawdę te elementy inne, które się pojawiają w błogosławieństwach, tak? Czyli te pewne hasła, jakimi mamy być, to tak naprawdę stanowi, jakbyśmy spojrzeli właśnie w kontekście całej Ewangelii, pewien kontrast do właśnie sprawiedliwości faryzeuszów, która to jest tylko tak, tylko zasygnalizowana, ale jeżeli chcecie mieć, można to powiedzieć tak, że jeżeli chcecie mieć sprawiedliwość obfitszą, to bądźcie tacy. Tak, błogosławiony jest przeklęty. Tak, tak, dokładnie. Tak, tak. No i tutaj jest też takie bezpośrednie odwołanie się, to jest jedyne miejsce w Kazaniu na Górze, gdzie jest odniesienie do proroków, tak, więc o prześladowaniu proroków, a tutaj o tych, którzy byli, dali zakon, ale też no, głosili Słowo Boże przed tymi, którzy do Królestwa Bożego wejdą. Tak? Okej, okay, więc błogosławieństwa. On się ze względu na słowo greckie, makarios, które się tam pojawia, bardzo często określane są mianem makaryzmów i one stanowią dosyć częsty gatunek literacki, który występuje właśnie w Starym Testamencie. Szczęśliwymi, paradoksalnie właśnie, szczęśliwymi przez Jezusa są nazywani ci, o których raczej się tak na co dzień nie mówi, tak? Szczęśliwi ubodzy, szczęśliwi smucący się, cierpiący prześladowanie. To jest pewien właśnie taki paradoks tych błogosławieństw, ale to też przykuwa uwagę, tak? No jak to jest możliwe? A więc co tak naprawdę kryje się pod tymi pojęciami, skoro wiemy, że raczej na co dzień no, o takich ludziach, którzy cierpią, smucą się, są ubodzy, raczej byśmy nie powiedzieli, że są szczęśliwi, tak? Więc co tak naprawdę się kryje pod tymi pojęciami? I one, te wszystkie hasła, czy te wszystkie określenia, hasłowo opisują właśnie styl życia prowadzący do królestwa, czyli, czy też opisują styl życia obywateli tych, którzy należą do królestwa.
stanowią one z jednej strony pocieszenie, tak? No jeżeli cierpicie, no to też będziecie mieli nagrodę, tak? Nie poddawajcie się, radujcie się, weselcie, więc stanowią z jednej strony pocieszenie, ale też napomnienie, nie? Ponieważ no, to skupia, czy może nie tyle skupia, ale zmusza nas do postawienia pytania, czy my tacy jesteśmy, jak właśnie mówią nam, mówi nam o ludziach wchodzących do Królestwa właśnie Jezus. Czy my tacy jesteśmy? Więc mamy tablicę, niejako stanowi to tablicę cnót, odpowiednik tablic przykazań, czyli tak jak one jakby wskazywały na nasz grzech, czyli na nasze Izraelitom, tak, ich grzech, tak niejako właśnie te cnoty zmuszają nas do podstawienia sobie pytań, czy ja taki jestem, jak mówi Jezus o tych właśnie błogosławionych, do których Boże Królestwo należy. Okej, jeżeli byśmy teraz sobie próbowali kompozycję tych poszczególnych fragmentów, wejść w kompozycję wewnętrzną, bo chcielibyśmy też jednak, czytając taki no, dłuższy tekst, tak, to on ma ile? Od 3 do 11 wersetu, więc tej treści trochę tutaj jest. Więc na czym tutaj znowu Jezus kładzie szczególnie nacisk? Tak? Gdzie jest ten punkt akcentowany, punkt szczególnego nacisku? Ja chciałem wam jakby zaproponować, że całe te błogosławieństwa jakby można na takie 3 części podzielić. Pierwszy od 3 do 6 wersetu, później 7 od 7 do 9 i od 10 do 11. Jeżeli byśmy zobaczyli właśnie teraz ten pierwszy i ostatni, pierwszą i ostatnią część, zobaczylibyśmy, że tam są pewne idee właśnie pojawiające się i tu, tak? Więc mamy mowa właśnie, że do jakichś ludzi należy Królestwo Niebios, tak? Natomiast na dole mamy dokładnie to samo, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Mamy ideę, że oni posiądą ziemię, czyli że dostaną coś, a tutaj jest mowa o jakiejś też zapłacie, tak? Jakiejś nagrodzie. Mowa o tym, że oni będą pocieszeni, a tutaj mamy w zasadzie słowa też pocieszenia. Radujcie się, weselcie się. Błogosławieni, którzy się smucą, a tutaj, czyli doświadczają jakiegoś stanu no, negatywnego, tak? W sensie jakiegoś przykrego doświadczenia. Natomiast tutaj właśnie cierpią prześladowanie. No i jeszcze oczywiście łakną i pragną sprawiedliwości, a tu dla tej sprawiedliwości są w stanie nawet cierpieć prześladowanie. Nie? Więc te idee ewidentnie w tych znowu fragmencie pierwszym, tej jednostce pierwszej i ostatniej się pojawiają dokładnie takie same. Okej, no i będziemy oczywiście wiedzieli, że w tej środkowej części będziemy mieć jakiś główny punkt nacisku w ramach tych błogosławieństw. Natomiast chciałbym, żebyśmy jeszcze sobie jednak weszli w znaczenia tych poszczególnych błogosławieństw. Co to znaczy? Błodzy w duchu, którzy się smucą, cisi itd., itd. Więc chciałbym jakby zaproponować znaczenia. Oczywiście one nie są oparte tylko i wyłącznie o jakieś moje widzimisię, tylko bardziej w kontekście całej Ewangelii, a też innych fragmentów Pisma. Ubodzy w duchu, ja bym powiedział tak, że duch odznaczający się ubóstwem, to duch, czyli taka postawa, która uznaje swoją ograniczoność, tak, która jest świadoma swojej nędzy, swojego braku, czyli uznaje swoją ograniczoność, ale też właśnie niezbędność pomocy z zewnątrz. Ja sobie nie daję rady, nie mam, a więc potrzebuję pomóc z zewnątrz i uznaję w tym właśnie swoją zależność od Boga i właśnie taka też osoba w takiej postawie właśnie powierza się Jemu. Czyli jest to postawa pewnej pokory, tak? Uniżenia, zawierzenia się, uznania swojej ograniczoności. I co ciekawe, ci, którzy są ubodzy, mają otrzymać, do nich należy Królestwo Niebieskie, czyli coś, co związane jest z wielkim bogactwem, tak? Jeżeli chodzi o ideę królestwa. Tak? Raczej królestwa nie kojarzymy z biedą, ale właśnie z bogactwem. Więc ktoś, kto jest ubogi, otrzymuje coś niesamowicie cennego. I w tym jakby kontekście Królestwa Bożego, ci, którzy do nich należy Królestwo Boże, to są ci, którzy przynależą już dziś do zapoczątkowanego Królestwa Bożego, który przychodzi w Chrystusie. Później mamy
tych, którzy się smucą, tak? Natomiast nie chodzi tu o każdy rodzaj smutku, każdy rodzaj jakichś tam powodów do zmartwień, które gdzieś tam doświadczamy w życiu, ale raczej bardziej tu chodzi o smutek, czasem określany mianem pewnej takiej lamentacji, tak? Z powodu zła duchowego, z powodu grzechu, czy to swojego, czy z powodu grzechu, który nas otacza, tak? Z powodu niesprawiedliwości, którą możemy na co dzień oglądać, ale także z powodu tego, że Bóg jest po prostu w świecie znieważany, tak? Więc to jest, jak to oglądamy, to powinno nas to prowadzić do pewnej refleksji, właśnie takiej, do takiego smutku, dlaczego tak jest, że takiego pragnienia, że tak naprawdę chcielibyśmy, żeby było inaczej, tak? Smucimy się z powodu tego obecnego stanu, które oglądamy na co dzień. Ale mamy również tą ideę, że tacy, którzy się smucą, będą ostatecznie pocieszeni, ponieważ Bóg w historię interweniuje, tak? Wchodzi, przychodzi Jego Królestwo i właśnie z nastaniem nowego, te nastanie nowego wieku, tego nowego porządku, Bożego panowania, już nie panowania zła, ale właśnie panowania samego Boga, ludzie tacy zostają właśnie w tym właśnie pocieszeni. Później mamy tych łagodnych, czy też moglibyśmy przetłumaczyć cichych. I ta idea łagodności, cichości jest zaczerpnięta z psalmu 37, zwłaszcza widać to dobrze w przekładzie Septuaginty. I w kontekście tego psalmu oznaczają, ci, którzy są właśnie określeni mianem łagodnych, cichych, w kontekście tego psalmu oznaczają przeciwieństwo ludzi bezbożnych, którzy są pokorni właśnie przed Panem i Jemu ufają. Charakteryzuje ich cierpliwość, zawierzenie Bogu, uniżenie oraz pokora. I Jezus, sam Jezus, tak, w Ewangelii Mateusza ukazany jest ten, który przychodzi jako łagodny, który jest pokornego serca, tak, więc on niejako też jest takim przykładem, co to znaczy być cichym i pokornym, i wcale nie znaczy, że to nie znaczy, że nie należy się w ogóle nic odzywać, tak. Raczej byśmy skojarzyli, że to taki jak przychodzi coś, to raczej lepiej się nie odezwa. Nie? Nie, Jezus jest raczej tym, który właśnie wie, co powiedzieć, wie co, kiedy powiedzieć, ale jest właśnie w tym, co powiedziałem, jest uniżony, jest pokorny, ma wielkie zawierzenie względem Ojca i właśnie to jest właśnie ta łagodność, o którym mówią te błogosławieństwa. No i tacy właśnie łagodni, cisi, okazuje się, że posiądą ziemię, tak? Więc coś, co raczej na ogół zdobywa się czym? No raczej armią, raczej jakąś siłą, a tutaj zdobywa się to łagodnością, cierpliwością, a nie brutalnością i przemocą. Więc jest to pewna zapowiedź uczestnictwa ostatecznego w tym właśnie Królestwie Bożym w przyszłości. No i mamy też, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, czyli mowa tu jest o ludziach, którzy uznają swoją grzeszność, ale jednocześnie, którzy chcą, którzy mają pragnienie właśnie podobać się w swym życiu Bogu, pragną wypełniać Jego wolę i odbijać swym właśnie życiem Jego charakter Boga, czyli być doskonałym na wzór Boga, czyli być Jego, prawdziwym Jego obrazem, tak jak zgodnie z Bożym zamierzeniem. Jest to postawa przyjmowania czegoś, tak? Ktoś, kto łaknie, ktoś, kto chce coś przyjąć, więc jest to postawa otwarta na przyjmowanie czegoś z zewnątrz, co jest właśnie poza zasięgiem wysiłku człowieka. No i mamy właśnie tą ideę, że tacy właśnie będą nasyceni, ponieważ Bóg pomoże im, ponieważ Bóg uzdolni ich do sprawiedliwego życia. Okej, jakbyśmy teraz mieli tylko te cztery błogosławieństwa, te cztery pierwsze hasła z błogosławieństw, czy widzielibyśmy już jakieś pary między tymi fragmentami? Czy są już jakieś takie coś, co by się można było domyślać, że stanowi albo dopełnienie, albo wręcz powtórzenie pewnych idei? Pierwszy, trzeci, drugi, czwarty, tak? Ubodzy w duchu. Powiedzieliśmy się, że to jest pewne uniżenie, uznanie swojej zależności od Boga, ale też ci łagodni, ci też właśnie w tym psalmie 37 są ci, którzy są zawierzonymi Bogu, uniżonymi i są pełni pokory. Nie? Więc już właśnie ta idea, dopełnienie. Do nich należy Królestwo Niebieskie,
oni posiądą ziemię, czyli właśnie jakieś przynależności posiadania jakiejś nagrody, tak? A teraz w takim razie drugie błogosławieństwo i czwarte. Którzy się smucą, czyli doświadczają jakiegoś negatywnego stanu, a tutaj łakną i pragną sprawiedliwości. Ale z jakiego powodu się oni smucą? Powodu grzechu. Nie chcą, żeby było tak, jak jest. Nie chcę tego grzechu. Ale w związku z tym, czego pragną? Pragną, aby przyszła właśnie sprawiedliwość, tak? Aby Bóg uzdolnił ich do właściwego życia, tak? Oni będą pocieszeni, oni będą nasyceni, nie? Więc myślę, że już widzimy właśnie, jak te błogosławieństwa tutaj pierwsze cztery się układają, że układają nam się właśnie w taką strukturę równoległą, z naciskiem właśnie nad tą ideę pragnienia sprawiedliwości, smutku z powodu grzechu, ale właśnie pragnienia, żeby się to wszystko zmieniło i żeby być, żyć zgodnie z Bożą wolą i być nastawionym właśnie na co? Na sprawiedliwość, na życie podobające się Bogu. Okej, okay, to w takim razie ten element B. Co tam mamy? Miłosierni. Czyli odnosi się to przede wszystkim do jakiegoś działania. Nie? Ciężko powiedzieć, że ktoś, kto tylko gdzieś coś tam sobie myśli o drugim człowieku, jest człowiekiem miłosiernym. Raczej dotyczy to jakiegoś już określonego działania. O ile te wcześniejsze fragmenty, czy błogosławieństwo dotyczyły jakiejś postawy wewnętrznej, to miłosierdzie raczej dotyczy jakiegoś właśnie działania, praktykowania miłosierdzia. Z jednej strony miłosierdzie to przebaczenie win, odpuszczenie grzechów drugiemu człowiekowi, jeżeli wyrządził względem nas coś, ale też przychodzenie ludziom z pomocą. I jeżeli jesteśmy miłosierdzia, dostępujemy miłosierdzia zgodnie ze słowami Jezusa, czyli mamy również odpuszczenie win. Kojarzycie coś może z kazania na górze, mniej więcej takiego? Miłosierdzia, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Modlitwa pańska coś wam mówi? Jeżeli nie odpuścicie, i wam nie odpuszczą. Jeżeli odpuścicie winy tym, którzy wam uczynili coś złego, i wam będzie odpuszczone, tak? Więc ta idea od przebaczenia win, ale również przychodzenie ludziom z pomocą, tak? Jeżeli widzimy potrzebującego i właśnie pomagamy, to możemy spodziewać się miłosierdzia, nagrody. Przykład, 25 rozdział Ewangelii, jak jest mowa o sądzie nad narodami, tak? Czegoście nie uczynili najmniejszym z moich braci, mieście nie i odejdźcie tam na kaźń, a ci, którzy właśnie uczynili miłosierdzie, czy uczynki miłosierdzia, właśnie idą i otrzymują właśnie przyjęcie do Bożego Królestwa. Okej. Czyste serce. Postawa czystego serca. Serce jako ośrodek ludzkiego chcenia, myślenia, odczuwania. Więc o człowiek czystym sercem, byśmy powiedzieli, to jest takie wyrażenie semickie w zasadzie, też pochodzące między innymi z psalmu 24. I czystość tutaj ma charakter moralny, tak? No, wiadomo, że nie chodzi o fizyczne serce, tylko właśnie dotyczy tego wewnętrznego ja i ma charakter moralny. Polega na pragnieniu prawości, szczerości, a nie tylko w działaniu właśnie, czyli taka prawość nie tylko w czynieniu na zewnątrz, ale właśnie w takiej właściwej postawie wewnętrznej. Serce pozbawione przewrotności, byśmy powiedzieli o czystym sercu. Serce pozbawione przewrotności w zamiarach i pragnieniach, brak fałszu i złości, które szukają dobra i usiłują być uczciwy wobec Boga i innych ludzi. Szczere serce, nieobłudne, dążące do mające pragnienie właśnie prawości, podobania się Bogu. I tacy właśnie Boga oglądać będą, więc jest to obietnica wyrażająca bliską społeczność z Bogiem. To tak troszeczkę nawiązuje do, czy przychodzi na myśl ta idea, że Mojżesz rozmawiał z Bogiem właśnie twarzą w twarz, tak? Okej. Okay. No i ostateczne błogosławieni czyniący pokój. I w pismach Starego Testamentu, w ogóle w takiej myśli hebrajskiej, to ma takie potrójne znaczenie. Wiemy oczywiście, że Żydzi czy w kulturze hebrajskiej się pozdrawiali, szalom, tak? Pokój. I to było takie życzenie, pozdrowienie Bożego błogosławieństwa, że wszystko w życiu niejako miało to swój pierwotne Boże zamierzenie, tak? Żeby człowiek doświadczył pewnego pierwotnego Bożego porządku, zgodnego z wolą Bożą, czyli bez chorób, bez cierpienia,
to nie było pierwotnym Bożym porządkiem. Pokój jako ta Boża harmonia, która była zamierzona przez Boga. I życzenie tej harmonii właśnie drugiej osobie. Po drugie, sytuacja przeciwna wobec wojny. To raczej zrozumienie takie, jak my mamy. Ale ostatecznie też panowanie eschatologiczne Boga, czyli Bóg przychodzący właśnie do tego skażonego, grzesznego świata i wprowadzający nowy porządek, czyli usuwający wszystko, co złe, wszystko, co niewłaściwe, usuwający bezbożny grzech, śmierć i wszystko, co złe. I właśnie ten stan właśnie określany jest mianem pokoju w judaizmie, ale też w pismach Starego Testamentu. I ci, którzy czynią pokój już dzisiaj, to są właśnie ludzie, którzy aktywnie działają na rzecz pokoju, czyli łagodzenia podziałów, na przykład pojednanie się z bratem, jak jesteśmy z kimś zwaśnieni, że jesteśmy skłonni powiedzieć przepraszam, ale też skłonni właśnie przebaczyć komuś, kto zawinił przeciwko nam. Więc przyczynianie się do zwalczania właśnie jakichś ran międzyludzkich, tak, nienawiści i wojen. I tacy właśnie nazwani będą dziećmi Bożymi. Bóg określony tutaj jako na przykład w Rzymian, tak, na przykład jest nazwany w ogóle w piśmie, ale między innymi Rzymian, Bogiem pokoju. I ten, kto czyni pokój, właśnie uczestniczy w pewnym przymiocie Boga, i zostaje nazywany przez to jego dzieckiem, więc staje się właśnie na jego wzór, na jego podobieństwo, jeżeli czyni w swoim życiu pokój. I chciałbym zaproponować właśnie, że ta idea czynienia miłosierdzia, odpuszczania win, niesienia pomocy, tak, dopełnia się właśnie z tym czynieniem pokoju, tak? Czynieniem dobra względem innych, niesienie pomocy, łagodzenia podziałów i tak dalej, nie? Więc co mamy w środku? Błogosławieni czystego serca, tak? Czyli właśnie ten drugi element, ten element B w swym centrum, a więc to będzie najbardziej akcentowana idea w tym fragmencie o błogosławieństwa, najbardziej akcentowana właśnie idea czystego serca. Za chwilę sobie powiemy więcej. Natomiast ten ostatni element, A1, możemy przedstawić w ten sposób. Jest jakaś idea, że ktoś jest błogosławiony, albowiem otrzymuje nagrodę. Tak? Natomiast skupmy się właśnie na tej idei czystego serca. Przepraszam, skupimy się na niej za chwileczkę. Jeszcze chciałbym, żebyśmy teraz przeszli do tego prawa i proroków. Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków, mówi Jezus. Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Bo zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie. Ktokolwiek by wtedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios. A ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim Królestwie Niebios. Albowiem powiadam wam, jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. I tutaj przejdźmy właśnie już do omówienia struktury, jakie tu idee się pojawiają. Idea, że coś w Królestwie, jakiś stan człowieka w Królestwie, które wykazuje jakąś określoną postawę, będzie albo pozytywne, albo negatywne. Tak? Będzie najmniejszy nazwanym, będzie wielkim nazwanym w Królestwie, albo właśnie w ogóle do tego Królestwa nie wejdzie. Tak? Więc mamy jakiś taki układ równoległy z naciskiem właśnie do tego losu człowieka, czy stanu człowieka w Królestwie Bożym. I to się dopełnia właśnie, tutaj pojawiają się idee, że ktoś naucza, czyni coś, albo naucza, albo że nasza sprawiedliwość ma być większa niż uczonych w piśmie i faryzeuszy. I to się dopełnia z tą ideą, że Jezus nie przyszedł nic rozwiązać, ale właśnie przyszedł wypełnić. Tak? Więc nie przyszedł znieść jakiegoś przykazania, ale właśnie przyszedł zrobić coś, co określa mianem wypełnienia. Natomiast w samym centrum mamy to, że o nieprzemijalności na dobrą sprawę właśnie Bożego Słowa zawartego w Starym Testamencie, że ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie właśnie z tego zakonu, tylko
powinniśmy też zakon rozumieć nie w sensie tylko i wyłącznie 6 z 13 przykazań, ale w ogóle jako pewnej historii, którą jakby historii zbawienia, którą zakon podejmuje i właśnie ta historia się w Chrystusie też dopełnia. Więc tutaj jakby głównym akcentem jest to, że zakon nie przeminie. Jego znaczenie, jego to, o czym mówi zakon właśnie, nie jest w Chrystusie usunięte, tylko właśnie wręcz potwierdzone i wypełniane. I Chrystus na kartach Ewangelii wypełnia zakon na wielu różnych poziomach, co też sobie mówiliśmy przy naszym pierwszym spotkaniu, że ta idea wypełnienia zakonu to nie jest tylko, że się wypełnia jakieś słowo proroka, nie jest to tylko kwestia wypełnienia prawa, w sensie dosłownie wypełnienia przykazań, ale właśnie wypełnienia pewnej sprawiedliwości, o której prawo mówiło i dotyczy ono wypełnienia się wypełnienia woli Bożej przez Chrystusa, wynikającej właśnie z prawa. Wypełnienie się też Bożego planu zbawienia w Chrystusie. I Jezus właśnie wypełniając prawo na kartach Ewangelii, zobaczymy właśnie też w kolejnych rozdziałach, jak Jezus wypełnia prawo, ale już w tej kazaniu na górze pokazuje pewną, co to znaczy wypełniać prawo. I właśnie poprzez to pokazuje, czym jest prawdziwa sprawiedliwość, czy jaka sprawa wynika. Okej, okay. I mieliśmy też tam taką wzmiankę, tak? Sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów. I powiedzielibyśmy, Jezus to określa jako sprawiedliwość, ale czy na kartach Ewangelii faryzeusze są pokazani jako sprawiedliwi? Sprawiedliwi w cudzysłowie jedynie, tak? Na pokaz. Na pokaz, tak? Więc coś tam czynią, ale właściwie ostatecznie ciężko nazwać to sprawiedliwością, tak? Więc faryzeusze oraz uczeni w piśmie, właśnie w Ewangelii Mateusza, ukazani są jako przykład źle pojmowanej sprawiedliwości, takiej sprawiedliwości w cudzysłowie, nie? I ich charakteryzuje brak zrozumienia istoty zakonu, tak? Brak zrozumienia tego, co tak naprawdę, o co w tym zakonie chodzi. I mamy tam na przykład w 23 rozdziale takie słowa skierowane przez Jezusa do faryzeuszy i uczonych w piśmie. Obłudnicy, dajecie dziesięcinę z mięty i z kopru i z kminku, a zaniedbaliście tego, co ważniejsze w zakonie. Sprawiedliwości, miłosierdzia, wierności. Te rzeczy należało czynić, a tamtych nie zaniedbywać. Więc od razu mamy to skojarzenie z błogosławieństwami, nie? Czyniący miłosierdzie i tak dalej, więc oni tacy nie są, oni tacy nie byli i ich sprawiedliwość właśnie była na pokaz i skupiała się w zasadzie zupełnie na jakichś szczegółach, zamiast skupić się na istocie, na tej sprawiedliwości właśnie, na którą zakon tak naprawdę wskazywał. Więc faryzeusze stanowią kontrast do postaw, które Jezus właśnie wymienia w błogosławieństwach, miłosierdzia, pokora, zabieganie o sprawiedliwość. I oni są też przykładem ludzi o nieczystym sercu. Są obłudnikami, tak? Wielokrotnie są w ten sposób nazywani przez Jezusa. I na przykład mamy taki fragment, tak, i wy na zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi. Tak, tak, ludzie was można myślą, tak? Wydajecie się sprawiedliwi. Wewnątrz zaś jesteście pełni obłudy i bezprawia. Obłudnicy, dobrze powiedział o was prorok Izajasz. Ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie. Ale czci mnie na próżnię, ucząc zasad podanych przez ludzi. I to, ten tekst, on się pojawi nam właśnie w tej najbardziej centralnej sekcji, właśnie gdzie będzie mowa o tej też drodze prowadzącej na zatracenie. I tutaj Jezus właśnie pokazuje, że faryzeusze sprawiedliwi, ale tak naprawdę niesprawiedliwi, charakteryzują się obłudą, nieczystym sercem. I ten tekst tutaj, tak na dobrą sprawę, który przytoczyłem z 15 rozdziału, on stanowi pewien wstęp do nauczania Pana Jezusa o tym, czym jest prawdziwa nieczystość w życiu, nie? Że to nie jest kwestia tam pewnych obrzędów, ale właśnie tak naprawdę ten problem serca, którą mieli faryzeusze, tak naprawdę dotyczy każdego z nas.
Więc Pan Jezus właśnie w tym, czyli ta krytyka względem faryzeuszy staje się pewnym przyczynkiem do nauczania w ogóle o prawdziwej nieczystości, tak? Słuchajcie i chciejcie zrozumieć. Nie to, co wchodzi do ust, czyni człowieka nieczystym, ale co z ust wychodzi, to go czyni nieczystym. Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, czyny nierządne, kradzieże, fałszywe świadectwa, przekleństwa. To właśnie czyni człowieka nieczystym. Popatrzcie na ten zestaw. Złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, czyny nierządne, kradzieże, fałszywe świadectwa, przekleństwa. Czy coś się za chwilkę nam pojawi w kazaniu na górze? Jakieś cudzołóstwa, jakieś złe myśli, przekleństwa właśnie, fałszywe wydawanie fałszywego świadectwa. Więc Jezus w zasadzie pokazuje, zachęca nas do tego, abyśmy byli właśnie ludźmi czystego serca, ludźmi szczerymi, nieobłudnymi, ale też zapierającymi właśnie się tego zła, które jest tak naprawdę w każdym z nas. Więc ta idea zapierania się oczywiście też będzie w Ewangelii mocno rozwijana. Tak? I w dalszych fragmentach kazania na górze właśnie Jezus rozwija tematy związane z problemem właśnie nieczystego serca. Takie jak obłuda, więc będziemy mieć mnóstwo fragmentów tam, im bliżej środka, tym więcej o obłudzie. Ale właśnie również porusza kwestie grzechów, które mają właśnie swój początek nie gdzie indziej, jak właśnie w ludzkim sercu, zgodnie z tym fragmentem, który przeczytaliśmy przed momentem. No i środek, jakie mamy mieć, jakie jest zadanie uczniów Jezusa. I tutaj mamy podobieństwo o soli i światłości, czyli mamy te elementy na zewnątrz już omówione. Omówimy sobie jeszcze właśnie te zadanie uczniów, pójdziemy na przerwę. Znany fragment nie będziemy czytać. Wy jesteście solą ziemi, wy jesteście światłością świata. I tutaj możemy zobaczyć, że ten fragment przyjmuje taką strukturę równoległą. Czyli w pierwszych elementach mamy jakiś obraz, sól i światłość. W drugim mamy ideę, że coś traci swoje właściwości. Tak? Jeżeli idea właśnie stracenia właściwości. Więc tam zwietrzenie. Natomiast tu niedawanie światła. Natomiast na samym końcu, w elementach C1 i C2, jest jakby efekt tego, jak coś traci swoją właściwość. Jeżeli sól traci, no to ją po prostu wywalają, nie jest do niczego użyteczna. Ale jeżeli my będziemy faktycznie światłością, będziemy spełniać swoje zadanie, zamierzone przez Boga, to się okaże, że będzie to miało też swój określony efekt. Mianowicie ludzie będą widzieć nasze dobre uczynki i będą chwalili właśnie Ojca, który jest w niebie. Więc ta idea światłości świata. Już wcześniej w Ewangelii Jezus został określony jako światłość na oświecenie pogan, jako ten, który przychodzi do ludzi pogrążonych w mroku. I było to określenie związane też z powołaniem Izraela jako światłości dla narodów, dla pogan. I tutaj w ten sposób Pan Jezus zaczyna określać nie tylko, nie jest określony tylko On, ale się okazuje, że określa w ten sposób również swoich uczniów, więc niejako uczniowie, którzy idą za Jezusem, kontynuują właśnie misję, Jego misję. Chrystus niejako działa właśnie przez nich. I cała Ewangelia ostatecznie zmierza do tego punktu kulminacyjnego, w którym Jezus rozsyła uczniów na cały świat. Właśnie po to, żeby byli światłem. Uczniowie... No, cała idea tego fragmentu jest taka. Żeby być uczniem, to nie jest kwestia wyłącznie jakichś naszych przekonań. To nie jest tylko jakaś wewnętrzna postawa serca, ale tak naprawdę właśnie to, co wewnątrz nas, to przemienione serce ma być teraz widoczne dla świata. Nie na pokaz. Nie dlatego, żeby ludzie nas widzieli i podziwiali, ale tak naprawdę jest to po to, żeby im pokazać Boga w naszym życiu. Nie? Więc przekazanie światła dla dobra innych. Jeszcze taka myśl moja. Bo tam jest mowa, niech wasza światłość świeci. Czym jest światłość?
takim rozumieniu, znaczy w takim kontekście. Niechaj wasza światłość świeci. Zachowanie. Zachowanie, dobre uczynki, ale to, co byśmy znowu zbiorczo określili mianem sprawiedliwość. W Starym Testamencie właśnie sprawiedliwość przyrównana jest do światłości w wielu fragmentach. Ja tu wymieniłem Psalm 37. Więc niechaj wasza sprawiedliwość będzie widoczna dla innych, aby właśnie, nie dla was, nie, ale aby prowadziło to tak naprawdę do uwielbienia Boga, aby inni widzieli w was Boży charakter. I uwielbienie Boga jest, nie, jest celem właśnie tego naszego działania, wyjścia do świata. No i Bóg zostaje określony tutaj jako ojciec tych, którzy już w błogosławieństwach zostali określeni mianem dziećmi Bożymi, tak? Na tym sobie skończymy tą część pierwszą. Więc mamy tą sprawiedliwość wiodącą do królestwa odhaczoną. Więc ja zapraszam na przerwę. Niech wasza światłość również świeci w trakcie przerwy. I widzimy się za niedługi moment.